Mam już budynek, który mogę teraz zaspamić znowu wszędzie, bo dosłownie go wszędzie trzeba spamić. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. I jak zwykle Lukas wszystko źle policzył, bo czemuż by nie. Wychodzi na to, że potrzeba mieć 65 absolutyzmu, by przeprowadzić sobie tutaj ten disaster, żeby otrzymać na koniec 20 absolutyzmu. Totalnie o tym zapomniałem, byłem pewien, że wystarczy mieć 50 absolutyzmu. No ale to już chyba po raz szósty się już z tym mylę, więc może kiedyś to zapamiętam w końcu. Mógłbym wziąć piątkę z ery absolutyzmu, tutaj odpalić złotą erę. Niestety tu jest tylko i wyłącznie 5% maksymalnego absolutyzmu, więc bym miał 60 i nie mam totalnie jak inaczej tego zrobić w jakimś rozsądnym przedziale czasowym, więc wychodzi na to, że chyba muszę zyskać niestety tylko i wyłącznie 10 absolutyzmu za cały ten disaster. Jestem troszeczkę zły na siebie, bo że nie przewidziałem tego i że nie sprawdziłem tego, no ale już trudno, niech tak będzie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europe Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Musimy jednak ruszać z dalszymi podbojami, więc czas najwyższy po prostu to w ten sposób zakończyć. Tutaj dodajmy kompanie handlowe, tutaj też dodajmy kompanie handlowe, tutaj też już dodajmy, bo wszystko już jest przeze mnie pokorowane i ponawracane, chyba. Tak, w międzyczasie odbiłem te terytoria dla Krymu. No i co? W zasadzie teraz integruję Krym, żeby móc dalej to wszystko podbijać. Za jakiś czas zaczniemy atakować Rosję, bo nie jestem pewien, czy za kontrolę Rzymu też nie dostaniemy kolejnego tutaj misjonarza. Znaczy Rzymu, Moskwy, kolejnego misjonarza nie dostaniemy. I na pewno będę mógł wtedy wykonać jeszcze jedną tą misję, która polega na tym, że muszę, oba miasta, o, koniec schizmy. Moskwa zmienia się na katolicyzm. Tylko trzeba kontrolować zarówno Konstantynopol, jak i Moskwę przez katolickie nacje. Co też w zasadzie robimy. Tutaj w sumie trader peszensy. Już pieniędzy mam tyle, że więcej ich mieć nie będę. Declare war, show superiority. A poczekajmy na koniec tych buntów w sumie wszystkich. Jeszcze z takich rzeczy informacyjnych na tutaj Discordzie dla wspierających, bo możliwe, że ktoś to przegapił, mimo moich informacji, wrzuciłem wam już odcinki z USA jako dostęp tylko dla wspierających, a reszta widzów tej informacji już dla was dostanie odcinki z tego zmontowane już za jakiś czas również, a wersja Let's Playowa jest po prostu tylko i wyłącznie dla wspierających. Nastał też koniec naszego eventu i tak jak mówię, no niestety tylko i wyłącznie 10 punktów absolutyzmu, więc łącznie mamy teraz 85, z czego już od razu na sam początek ponownie tutaj to zaraz będę tracił, ale to wstrzymajmy się, żeby dostać ten punkt administracyjny i potem będę zmniejszał tą ziemię naszym tutaj przyjacielom cały czas powyżej 70 punktów chyba. Zaczniemy mieć tak czy siak jeszcze dodatkowe 15 chyba punktów absolutyzmu albo 10 punktów absolutyzmu, więc aż takiej tragedii nie ma. Chociaż mówię, no nie jestem z tego zadowolony. I co do uniwersytet zbudujmy. Tak. Myślę, że uniwersytet to jest to, co trzeba zrobić. Atakujmy teraz Mameluka, Holy War, Cassius Belli. Mam już budynek, który mogę teraz zaspamić znowu wszędzie, bo dosłownie go wszędzie trzeba spamić. Czyli ten, co zmniejsza nam Government Capacity z prowincji o 50%. Jest on super potrzebny teraz. I niestety szkoda, że to jest taki kolejny właśnie budynek, którego po prostu trzeba spamić. Kończymy wojnę z Mamelukiem. Nie ma po co wam tego pokazywać, nie wiem, czy to znowu coś z AI się popsuło, czy coś. No ale w zasadzie tylko wyłącznie bot ucieka, nie staje w ogóle do walki. Masakra. Od razu atakujemy na znowu Holy War, Cassius Belli, Osmana. I tutaj znowu w pierwszej kolejności Kunul wyłączymy. I zjadamy Osmana dla Bizancjum. Spokojnie możemy szybko mu zabrać wszystko i potem przekazać Bizancjum. Dobra, tutaj odgradzam Osmana od reszty, żeby nikt mi go tutaj już dalej nie podjadał, żeby to wszystko było moje. Przejmujemy sporo fortów i tak kończymy tą wojnę, tylko muszę teraz na pauzie przekazywać prowincję, bo mam trochę overextensji
jak zresztą widzicie. Naprawdę, kiedy Paradox to zrobić, żeby to można było robić jednym kliknięciem, że to jest jakaś masakra. To tylko jakieś głupie kolorowanie mapy, czy głupich nazw, które już pomyliłem dwa razy. O, i tu handlarzy mam już aż 12. Masakra istna. W sumie, gdzie ja ich mam wysyłać tutaj? Chyba tutaj dalej, bo widzę, że dużo mi tu ucieka. Basra i tak dalej. Już Akunul podbijam w międzyczasie. To już nie ma co pokazywać. Boty tylko uciekają znowu przede mną. A co tu się dziwić? Taka potęga ich w końcu atakuje, ale... Wiecie, o co chodzi. Jest to dość irytujące. W momencie, jak chcecie szybko wojnę kończyć, a jedyny bot co robi, to ucieka, 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 jeszcze raz ucieka. A potem musicie liczyć, czy macie... 100% ekstensji, czy nie macie tego 100% ekstensji, masakra. Mam dla was niespodziankę. W tej serii zrobimy sobie Polskę teokratyczną, ryzykową, taką o arcybiszopę, tak? I zmienimy im na wiarę katolicką i będziemy tą Polskę sobie tutaj spokojnie boostowali. O, tak. Oczywiście markie robimy z Polski, wszystko tutaj. Jak najbardziej prawilnie, Polska strong musi być. Administracyjny, defensywny, arystokratyczny, ofensywny, humanistyczny, dyplomatyczny. No niech będzie tej Polsce, tym razem mi wybaczę. Trochę tych prowincji mamy tutaj na niej do nawracania. A tak Polsce możemy sporo oddać, sporo terytoriów. Ten moment, kiedy Polska zarabia 27 golda, z czego 22,90 to twoje subsydia. No tak, jak bogaty kraj. Wreszcie! Imperializm, Cassius Belli. Lecimy na Osmana. Mam nadzieję, że go zjemy, dokończymy i w ogóle będzie wspaniale. Więc tak! Imperialistyczna religia rusza wreszcie do ataku. Takiego ostrego, ostrego. I powiem wam szczerze, że mamy 140 lat i jakoś tak mam wrażenie, że chyba tego WCK nie zrobię. Za wolno mi idzie, ale zobaczymy. No pierwsze podejście na tym patchu, więc zawsze trzeba sobie to, wiecie, przejść, potestować, pomyśleć, co można zrobić lepiej. Dużym problemem rzeczywiście jest ten gathering pod koniec. Mimo iż spamię tymi budynkami wszędzie, gdzie się da. Zarabiam krocie. Może, nie wiem, będę mógł krocie w sumie, jak na ten okres rozgrywki, to w cholerę mało zarabiam. Też w sumie racja. Buduj. To. Jakoś tego nie czuję, żebym miał zrobić tego WCK tak z palcem w tyłku. No ale tak na serio, najbardziej to czekam na tą reformę T8. Ona powinna strasznie przyspieszyć te nasze podboje. No ale to troszeczkę... Chociaż też chciałem to przetestować, bo niby dostanę jakieś lepsze Cassius Belli. No ale w sumie zmiana religii nie jest mi potrzebna. Chcę ich podbijać. Ostatnio tutaj słusznie mi zwróciliście uwagę, że jest jeszcze taki budynek, który się nazywa State House. Który, jeżeli zostanie postawiony na prowincjach z papierem, szkłem albo gemsami, zmniejsza koszty goveringu danego state'u, nie jednej prowincji. Ja tutaj myślałem, byłem przekonany, że to jest jedna prowincja, ale rzeczywiście pisze statewise. No ale to dlatego, że tutaj jest to mylące. Zobaczcie, no, odwrotnie w town hallu jest, że macie tutaj province governing cost minus 50%, więc możecie sobie wykręcić minus 90% nawet dla całego state'u. Kosztu goveringu, co jest genialne. I ja w tym momencie robię takie zmiany, że wszędzie, gdzie mogę, w danym state'ach, już sobie to poprzeglądam ręcznie bez was, będę wybierał jedną prowincję i będę tam stawiał ten budynek do goveringu. W prowincjach bez gemsów i tak dalej daje nam to 70%, co i tak uważam, że jest wyjebiście dużą ilością. W międzyczasie Bizancjum podbiłem resztę Bałkan. Jeszcze zostaje nam Anatolia na następny raz, żeby tutaj też zdobyć dla Bizancjum. Nie jest to jakoś super potrzebne. A my może przystąpmy do podbijania tutaj Mameluka albo Mugalsów. Więc zaatakowałem Mameluka i w pierwszej kolejności postaram się tutaj wyjąć ten Ajan z tej wojny, żeby go zjeść sobie. Oczywiście nie wezwałem go osobno, bo ma gwarancję od Mugalsów, który chce też zaatakować bezpośrednio. Boże, kiedy to będę miał? 1702. Masakra. Strasznie powolnie to idzie. Dajcie znać, bo ciekaw jestem, w którym momencie, jeżeli gracie, w którym momencie macie reformę 8. Bo ja dałbym głowę, że na pierwszych moich podejściach to miałem w 1650, 1600, jakoś tak. Oddaję mu kolejne terytoria tutaj za gardłem i w sumie mamy teraz bardzo ładną granicę z Mugalsami. Trzeba będzie ją tylko ufortyfikować i możemy lecieć na wojnę z nimi. W międzyczasie chyba wyszedł jakiś patch do Europki, takie mam wrażenie, bo nagle się naprawiły moje estate'y.
Na chyba poprzednich gdzieś ujęciach pokazywałem wam, że mam tutaj po 30 autonomii albo 0 autonomii na tych podbitych terytoriach. Screen chyba też wysyłałem na grupie na Discordzie. A teraz wychodzi na to, że nagle się to coś tutaj naprawiło. Zobaczcie, mamy wszędzie 90% autonomii na prowincjach z Trade Company. To w sumie dobrze, zmniejszyło mi to trochę income. Chociaż nie, no na income realny, total income nie ma mi to wpływu, żadnego nie ma wpływu, bo zarabiamy głównie na handlu. Więc tutaj widzę, że chyba coś zostało naprawione, ale Tunis, który wam pokazywałem na screenach, chociaż nie jestem pewien, czy to było na filmie, czy na Discordzie, 20 golda miał, teraz ma 8,51, czyli chyba wreszcie naprawiły się te trade company. Więc teraz tutaj ten poradnik z Yukinga, jak należy podbijać nowe terytoria, w zasadzie to tak, terytoria, trade company i estate'y, że nie dodajemy wszystkiego do Trade Company, tylko jedną prowincję i czerpiemy z bonusów, ale to mi się wydaje być bardzo wielkim exploitem na ten moment i wydaje mi się, że Paradox też to bardzo szybko poprawi za jakiś czas, więc w sensie takim, że bonusy będą dotyczyły tylko i wyłącznie Trade Company, realnie. Bo obecnie jest tak, przynajmniej jeszcze jak patrzyłem przed dzisiejszym nagrywaniem, że bonus z budynków, które stawiamy w Trade Company, liczy się dla całego estate'u. Niezależnie od tego, czy do Trade Company mamy dodaną jedną prowincję, czy cały estate. Znaczy estate, źle mówię, cały obszar. Nie wiem, tu jest area, coś takiego, Tunis. No ale to mówię, to jest trochę głupie, bo chciałoby się już wiedzieć, jak to dobrze działa, ale ta gra obecnie jest tak zbugowana, że tu możecie się bardzo pogubić, dlatego też nie robię wam poradników, bo... nie wiem realnie, jak tutaj to jeszcze w zasadzie dobrze robić. No, income mam dość sporawy. Na ten moment total income to jest 781 golda. Przed odpauzowaniem miałem tu 900, czyli 200 golda gdzieś tam straciłem w międzyczasie. Z poradnikami to myślę, że ruszę z poradnikiem do gatheringu w najbliższym czasie i do tych mechanik, które wiem, że raczej już działają i nie wymagają jakiegoś poprawiania od paradoksu. A całą resztę na razie sobie skipnę, że tak powiem. Nie zmienia to faktu, że w zasadzie wszędzie, gdzie możecie, to trzeba spamić ten budynek Town Hall. To już samo w sobie bardzo dużo daje, ale jak ja patrzę, gdzie ja to kurde mam jeszcze postawić. Trzeba to chyba w pierwszej kolejności na podbitych prowincjach, dosłownie wszędzie spamić ten budynek. Wszędzie. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!